Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Jeszcze kilka lat temu smartfony 5-calowe były właściwie nie do obsłużenia. Wydawało nam się, że to są potężne ekrany, których no, niestety nie będziemy w stanie obsłużyć jedną ręką. Dzisiaj się to zmienia, coraz więcej osób kupuje duże smartfony, żeby konsumować jak najwięcej tej treści. Natomiast wydaje mi się, że warto pomyśleć o tym przy zakupie właśnie takiego smartfona, czy ten duży ekran możemy też w jakiś sposób wykorzystać. Wykorzystać do tego, żeby właśnie konsumować tą treść, ale w sposób też wielozadaniowy, czyli żeby wykorzystywać dostępne funkcje w ten sposób, żeby korzystać z kilku aplikacji jednocześnie, albo w ten sposób, żeby bardzo szybko przełączać się między aplikacjami, jeżeli tego oczywiście potrzebujemy. Do tej pory w recenzjach S7 i S7 Edge wspominałem bardzo krótko, że mamy możliwość korzystania z systemu wielu okien, czyli multi-window. Natomiast dzisiaj chciałbym Wam to trochę przybliżyć i powiedzieć tak naprawdę, do czego możemy to wykorzystać. Podejrzewam, że skoro tu jesteście, to również konsumujecie bardzo dużo materiałów YouTube w sieci. I warto wspomnieć o tym, że w przypadku Samsunga Galaxy S7 i S7 Edge mamy możliwość wydzielenia sobie tej aplikacji niezależnie albo w systemie dwóch okien i drugie okno jest również aktywne i możemy sobie z tego korzystać podczas oglądania filmu, lub też możemy zrobić sobie takie pływające okno. Oczywiście możemy je przysłaniać innymi aplikacjami, które są dla nas ważniejsze. Takie rozwiązanie niewątpliwie pozwala na konsumowanie treści jeszcze bardziej efektywnie. Dodatkowo, jeśli mamy możliwość na przykład przesyłania sobie pewnych elementów między zaznaczonymi oknami, tak na przykład możemy dowolne zdjęcie ze strony internetowej jednym przesunięciem palca skonwertować do MMS-a i po prostu wysłać gdzieś dalej czy do innej aplikacji. Nie musimy tego zapisywać, później tworzyć nowej wiadomości i tak dalej. Jest to o wiele, wiele prostsze. W przypadku Samsunga Galaxy S7 Edge mamy dodatkowo panel krawędziowy, który możemy umieścić po prawej lub po lewej stronie i dodatkowo go wykorzystać. Najprostszym możliwym sposobem na wykorzystanie panelu Edge jest wybranie z People Edge jednego z kontaktów, do którego możemy sobie zadzwonić, albo wybraniu aplikacji, z której będziemy najczęściej korzystać. W ten sposób możemy bez zamykania okien przełączać się między danymi aplikacjami i nie musimy w ogóle z nich wychodzić. Kolejnym elementem są zadania, które pozwalają na zminimalizowanie ilości kliknięć, żeby wykonać jakąś funkcję, czyli żeby tworzyć wiadomość, nie musimy wchodzić w wiadomości, później utwórz nową, tylko możemy to za pomocą jednego przycisku utworzyć. Tak samo alarm, wiadomość e-mail, czy nawet włączyć sobie od razu przedni aparat do selfie. Oprócz tego w sklepie z panelami Edge znajdziemy kilka ciekawych dodatków, jak na przykład możliwość utworzenia kilku aplikacji bezpośrednio na jednym panelu, włączenie sobie kompasu, latarki, linijki oraz możliwość sprawdzania na bieżąco zużycia pamięci RAM oraz zużycia transmisji danych. Na samym końcu warto wspomnieć o tym, że panel Edge umożliwia podgląd naszych powiadomień, które mamy na telefonie bez dotykania żadnego przycisku. Wystarczy musnąć po lewej lub po prawej krawędzi i wtedy automatycznie pojawiają się wszystkie wiadomości, które są wyświetlone na pasku powiadomień. Dajcie znać, jak dużych smartfonów korzystacie. Jeżeli posiadacie którąś z podobnych funkcji, to napiszcie, w jaki sposób ją najczęściej wykorzystujecie. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć.